podatnicy zapłacą horrendalne pieniądze po to, aby móc mieć wysokie, powtarzam, wysokie ceny produktów rolnych w sklepach i na bazarach. Tak, tak, nie przesłyszałeś się. Każdy pracujący Polak zapłaci za to, żeby mieć wysokie produkty rolne w sklepach. To znaczy, żeby móc drogo zapłacić za jabłka, papryki, a być może niedługo wieprzowinę i kilka innych produktów. Tak, tak, brzmi to po prostu strasznie, brzmi to jak jakaś abominacja, wynaturzenie, ale jest zupełną prawdą. Podano dzisiaj wiadomość, która jest w zasadzie oczywista dla ludzi, którzy znają prawo Unii Europejskiej i znają jej procedury, ale dzisiaj to gruchnęło. Otóż, jak może sobie zdajecie sprawę, Rosja wprowadziła embargo na polskie jabłka, bodajże polską paprykę, a w perspektywie jest embargo na kilka innych polskich produktów. Później to embargo zostało rozszerzone właśnie z polskich produktów na produkty całej Unii Europejskiej, co paradoksalnie jest dla nas bardzo, bardzo dobre, bo jak możemy się spodziewać, Unia by nas zostawiła z problemem rosyjskiego embarga, a tak jest to problemem wszystkich. Żeby pokryć straty sadowników, bo Polska jest bardzo dużym producentem jabłek, bodajże chyba trzecim na świecie, jednym z największych eksporterów, nie wiem czy nie największych, natomiast Rosja była naszym jednym z największych odbiorców. W związku z tym, no jeśli nasi sadownicy nie mogą wysłać tych jabłek do Rosji, to mają problem, problem z nadprodukcją, tak zwaną klęskę urodzaju. Swoją drogą pojęcie bardzo, bardzo chore i pojawiające się dopiero niedawno. Kiedyś była klęska suszy, klęska powodzi, ale klęska urodzaju, klęska tego, że za dużo się urodziło jakiegoś produktu, nie, no to jest nowe pojęcie, ale nieważne. Mają problem, mają kupę owoców, a w zasadzie będą mieć kupę owoców, bo sezon na jabłka dopiero się zaczyna i nie mają gdzie tego sprzedać. W związku z tym minister Sawicki z PSL-u, PSL, dlaczego na nich nie zagłosuję, nigdy polecam mój odcinek analogowego vloga, jednym z pierwszych przed wyborami, gdzie mam taki swój cykl, dlaczego nie zagłosuję na poszczególne partie polityczne. No to minister Sawicki wywalczył, że będą odszkodowania dla rolników, być może pokryte częściowo z pieniędzy Unii Europejskiej. Skoro będą odszkodowania dla rolników i zapłaci je państwo, ewentualnie częściowo Unia Europejska, czyli za pieniądze, które dostaną rolnicy, zapłacą podatnicy. Tak, zapłacisz ty i ty też. Bo nawet jeśli nie pracujesz i nawet jeżeli nie płacisz podatków bezpośrednich, tak zwanego PIT-a, to i tak podatki płacisz. Bo na przykład kupujesz sobie, nie wiem, gazetę w sklepie lub bułkę i tam masz podatek VAT. Więc podatki płacisz, podatki pośrednie musisz płacić. I o ile ludzie już powoli zaczynają zauważać fakt, że państwo polskie nie jest jakimś magicznym czarnoksiężnikiem z OZ, który tworzy pieniądze i tworzy dobra i co jak rząd daje, to daje swoje, nie gówno, prawda. Rząd jak daje, to daje twoje, bo najpierw musi tobie zabrać po to, żeby komuś móc dać. I ludzie to powoli zaczynają zauważać i zaczynają się burzyć, jak polski rząd głupio daje pieniądze i głupio rozdaje, o tyle jest cały czas takie przekonanie, że jednak Unia Europejska jest jakimś takim ibermagiem, który coś rozdaje. Jest takie podejście, że jak coś jest z Unii, to jest za darmo, jest niczyje. Zupełnie nie, jakby nie było takiej sytuacji, że polska składka do budżetu Unii Europejskiej stanowi jedną z większych pozycji budżetowych co roku w budżecie polskim. Także taka jest prawda, że na każdą euro, które Unia Europejska posiada, przypada ileś polskich groszy. W związku z tym, jak Unia ci da, to wcześniej musi zabrać polskiemu rządowi. A polski rząd skąd ma? No z tego, co zabierze tobie. W każdym bądź razie rolnicy dostaną pieniądze za jabłka, papryki, a w perspektywie również inne produkty rolne. Nawet okej. Okay. Bo tutaj się akurat zgadzam, że my jako Polska powinniśmy dbać o swój rynek produkcji żywnościowej. To jest w ogóle temat na inny analogowy vlog. Dlaczego w dobie gospodarki, w której miejscowa produkcja żywności jest cholernie droga i cholernie nieopłacalna, i tak się opłaca mieć własne rolnictwo. Tutaj się
się pojawiają takie pojęcia jak dumping, jak wyniszczanie rynku oraz kazus II wojny światowej i prawie zagłodzenia Wielkiej Brytanii. Dajcie znać, czy chcecie o tym posłuchać. To byłby dość ciekawy vlog z takich ekonomiczno-politycznych, historycznych, takich podnoszących ogólny stan wiedzy. Także generalnie się zgadzam, że trzeba tym rolnikom pomóc po to, żeby oni mogli przetrwać ten okres wojny gospodarczej, żeby nie pokasowali sadów, nie pokasowali stad świń, bo jak to pokasują, no to nie będzie w ogóle jabłek i trzeba będzie sprowadzać bardzo drogie jabłka, prawdopodobnie ze Stanów Zjednoczonych, także Stany by się ucieszyły, bo jabłka w Stanach Zjednoczonych paradoksalnie też, bo chyba Stany Zjednoczone albo Brazylia, albo Chiny, to jeden z tych krajów jest bardzo dużym producentem jabłek, a że z Chin żarcie lepiej nie sprowadzać, bo można sobie sprowadzić całą tablicę Mendelejewa, to wszyscy wiedzą. Także o ile trzeba im zapłacić po to, żeby mogli nie kasować produkcji, to się nawet zgadza. Problem w tym, co z tym żarciem, które państwo de facto kupi, dalej się zrobi. No to minister Sawicki za nie tyle namową, co pod przymusem przepisów Unii Europejskiej zdecydował, że to żarcie ma zostać zniszczone. I to zniszczone w najbardziej głupi możliwy sposób, czyli ma zostać przerobione na kompost. Jeżeli ktoś nie jest ze wsi, albo nie miał, tak jak ja, do czynienia z wsią, kompost to jest takie gnijąca breja, którą się potem, jak już trochę podgnije, wyrzuca na pole, bo to jest dość dobry nawóz. Generalnie do kompostu wrzuca się wszystko. Od skoszonej trawy, poprzez, no właśnie, zwykle opierki z jabłek się tam wrzucało, a teraz minister Sawicki sobie wymyślił, że trzeba będzie tam wrzucać całe jabłka i cała papryka. Jest to chore, jest to abominacja. Żaden prawdziwy rolnik nikt by się na to nie zgodził, gdyby nie musiał. Wiecie, ja też mam dziadka, znaczy miałem dziadka, świętej pamięci dziadka, który był rolnikiem i on, mimo że no miał tam chyba 6 czy 7 hektarów, to jak na tamte czasy był dość sporym rolnikiem, chociaż i tak musiał pracować dla państwa jako tak zwany chłoporobotnik, bo za komuny tak niestety trzeba było. On mógł sobie wyprodukować ziemniaki, paprykę, jabłka i to wszystko sobie produkował, ale u niego się nic nie marnowało, bo prawdziwy rolnik pamiętał głód i żarcie szanował. Że prawdziwemu rolnikowi się w głowie nie mieści, jak można to wszystko zmarnować. I to jest horror. Minister Sawicki zmusza prawdziwych rolników do przeżywania horroru. Bo to jest mniej więcej tak, jakby ktoś mnie zmusił do polecenia wam gównianego telefonu komórkowego, który się za chwilę rozpierdoli. Nie, to był przypadek. Akurat ten tablet jest fajny. Ale mieliśmy taką sytuację z zupełnie innym producentem telefonów komórkowych, smartfonów tanich, który chciał nam zapłacić kupę hajsu, żebyśmy promowali jego telefony. Myśmy najpierw się, jakby to powiedzieć, zmusili go, żeby nam dał te telefony do przetestowania. Okazało się, że jest badziewiem. Myśmy ich nie promowali. Ale gdybyśmy mieli nóż na gardle, że nasze rodziny umrą z głodu, to może byśmy się zdecydowali. I przed taką samą decyzją polskich sadowników stawia minister z PSL-u, kurde, się Sawicki chyba nazywa. Ja z tymi nazwiskami i imionami wiecznie przekręcam, a później się mnie ludzie czepiają, bo mnie łapią za słowo. Przed taką samą straszną decyzją stawia z tych sadowników, tych producentów papryki właśnie minister z PSL-u. Oni albo muszą zniszczyć płód ziemi, albo zobaczyć, jak ich rodzina ma porządne problemy finansowe. No, może nie głoduje, ale no, dziecku wytłumacz, że będziesz chodził w połatanych spodniach, bo tatuś ma jaja i tatuś nie przerobi na kompost jabłek, tak jak mu każe Unia, tylko rozda biednym dzieciom. I tu się pojawia hardcore. Teraz tak, bo można to tak zrobić, żeby uzyskać efekt, czyli żeby polscy sadownicy mogli przetrwać, można pomóc polskim sadownikom i jednocześnie pomóc mieszkańcom miast i doprowadzić, że rynek żywności, który jest w Polsce bardzo chory, się uzdrowi. Posłuchajcie, jaka jest sytuacja? Teraz mamy do czynienia z taką bardzo, bardzo chorą sytuacją. W ogóle zacznijmy od tego, że za to odszkodowanie nie wypłacone rolnikom zapłacą głównie mieszkańcy miast. Tak to jest w Polsce, że rolnicy płacą bardzo małe podatki w stosunku do tego, co zarabiają. Rolnicy w Polsce praktycznie
płacą tylko i wyłącznie tak zwany podatek rolny, który jest mierzony nie od ich dochodu, tylko od wielkości gospodarstwa, a jak małe są to podatki, najlepiej świadczy fakt, że ja za ziemię, która znajduje się pod moim mieszkankiem, w związku z tym tam jest jakiś chyba coś koło 1,5 m² ziemi mi przynależy, bo ja mieszkam w bloku, w związku z tym na tej ziemi stoi ileś tam pięter, ja płacę podatku rolnego mniej więcej tyle samo, co mój kolega mający bodajże 6-hektarowe gospodarstwo rolne. No, prawda? Jakie są chore różnice, w związku z tym rolnicy płacą małe podatki, tak samo płacą KRUS, który jest dużo, dużo mniejszy niż ZUS-u i tak dalej. I ja tu nie wnikam w to, czy to jest dobrze, czy to jest źle, ale stwierdzam fakty. Oczywiście zaraz się pojawią na mnie hejty, że o, rolnicy to są biedni i rolnicy powinni płacić małe podatki. Nie wnikam w to, czy powinni, czy nie powinni. Mówię jak jest. Mówię, że rolnicy płacą małe podatki w stosunku do reszty społeczeństwa. I to jest prawda. Tak, no to skoro rolnicy płacą bardzo małe podatki, w związku z tym za te odszkodowania dla rolników zapłacą głównie ludzie z miasta. I co z tego będą mieli? Gówno. Uzyskają z tego to, że mimo urodzaju na paprykę, jabłka, mimo tego, że jest straszna nadprodukcja tychże towarów, będą nadal musieli płacić bardzo wysokie ceny w sklepach. A jak to są wysokie ceny w sklepach, to jest po prostu masakra. Słuchajcie, jak się zaczęła cała ta akcja pod tytułem zjedz jabłko na złość Putinowi, ja chciałem się w nią włączyć, ale włączyć się w nią mądrze, bo nie tylko na, jak większość innych vlogerów czy innych osobistości internetowych cyknąć sobie fotę z jabłkiem i no jedźcie jabłka. Prawda jest taka, że jabłek no, można jeść ileś tam i więcej się tego nie przeżre za przeproszeniem, nie będziecie od rana do wieczora jabłek wcinać. Poza tym, no niektórzy nie lubią jabłek i tak dalej. Ja sobie pomyślałem, że was nauczę robić przetwory z jabłek. Mało kto z was wie, ale moi przyjaciele wiedzą, no, że ja się wychowałem w rodzinie, w której się za bardzo nie przelewało. Oboje rodzice pracowali, ale ojciec był bardzo, bardzo... A, dobra, nie będę mówił o moim ojcu, nie gadam z człowiekiem. To wystarczy. Natomiast moja mama była, i do dzisiaj jest, na szczęście żyje, bardzo mądrą kobietą, która bardzo ciężko pracowała, żeby nam w domu, mimo tego, że no, nie było za specjalnie, żebyśmy przynajmniej mieli dobre żarcie. Nas nie było stać na wiele rzeczy, ale na przykład mama umiała robić bardzo, bardzo wiele przetworów i wiedziała, że jak jest wysyp śliwek, to śliwki będą tanie. I umiała je przerobić tak, żebyśmy mieli na przykład pełno dżemów ze śliwek, weków, czyli kompocików ze śliwek takich, które mogą, można otworzyć jeszcze w zimę, to się weki ładnie nazywa. Wiedziała, kiedy jest urodzaj na jabłka, umiała kisić ogórki i tak dalej. No mnie to nauczyła, ja też to umiem robić i chciałem nauczyć was. Nawet słuchajcie, kupiłem takie specjalne ustrojstwo do przerabiania jabłek na sok na zimno. Zrobiłem sobie całą taką tabelkę, żeby wyliczyć, przy ilu litrach soku już się opłaca takie coś kupić, bo a nie pić chemii, która ma na przykład napój jabłkowy potrafi mieć 20% soku z jabłek, reszta sama chemia, nektar jabłkowy ma 50% soku z jabłek, reszta dopiszcie sobie, a nawet sok jabłkowy to nie jest do końca sok, tylko oni najpierw wyciskają sok, potem robią z tego koncentrat, później do tego koncentratu dodają wodę i to jest taki sok odtworzony. On jest gorszy niż sok wyciskany na szybko. W związku z tym sobie zrobiłem całą taką tabelkę, gdzie tutaj jest cena jabłek, tutaj ceny soków i tak dalej. Chciałem wam po prostu ekonomicznie was zachęcić do przerabiania jabłek na soki, również na soki krótkie, soki tak zwane jedno-dwudniowe, żeby to pić, żeby być zdrowszym i pokazać wam, że to się wam opłaca. Tylko zrobiłem jeden błąd. Zrobiłem założenie, że skoro jest pełno jabłek, skoro nie mamy co zrobić z jabłkami, to ceny jabłek znikną. Przygotowując się do zdjęć, poszedłem sobie kupić skrzynkę jabłek. No bo słuchajcie, no jak miałem was nauczyć, jak się robi soczki, jak się robi weki, jak się robi szarlotki, jak się robi inne produkty z jabłek, no to potrzebowałem od cholery tych jabłek. Najpierw poszedłem sobie do hipermarketu lokalnego. Znalazłem jabłka po 2,50, tyle tylko, że nie krajowe. Bardzo, bardzo, bardzo długo musiałem szukać tej informacji, kraj pochodzenia jabłek, to wcale nie było takie łatwe, nie były
nie były z Polski. Obszedłem tak kilka hipermarketów, w żadnym nie było jabłek z Polski. Nawet w takim, który się reklamuje, że większość towarów u niego jest z Polski. Gówno, jabłka akurat nie były, po 2,50. Znaczy, tam były jeszcze droższe, po 3 zł i nie z Polski. Poszedłem na lokalny bazarek. Fakt, że w Warszawie, Warszawa jest bardzo drogim miastem, to też jest kolejny temat na kolejny analogowy vlog, bo cały kraj zazdrości warszawiakom, ile warszawiacy zarabiają, ale cały kraj jakby nie dopuszcza do siebie informacji, że warszawiacy również dużo drożej płacą za życie. Czynsz za mieszkanie, cenę zakupu mieszkania i tak dalej, wszystko jest wyższe. W razie poszedłem na bazarek, 4 zł i wcale te jabłka nie były jakieś dobre. Kupiłem sobie kilka na spróbowanie, kwaśne to, dupy. Dobra, mówię, dalej, no może mieszkam na jakimś burżujskim osiedlu, jakiś zdzieruski bazarek, pierdolę, to pojechałem 15 km pod Warszawę do takiej mniejszej miejscowości na bazar. Słuchajcie, znowu 2,50 i znowu te jabłka nie są jakieś specjalne, na pewno one się niby nazywają deserowe, ale to takie małe, pomarszczone, przede wszystkim kwaśne, no to... No do dupy, bo że małe pomarszczone, to że pomarszczone to jeszcze luz, bo to znaczy, że może mało pryskane było, ale że małe to znaczy, że niedorodne, że tam któryś sort, a że kwaśne, no to wiecie, z kwaśnego jabłka słodkiego soku nie zrobisz. Taka prawda. I zacząłem sobie myśleć, mówię, a poczekam parę dni, może te jabłka stanieją. Gówno, nie stanieją. I teraz nie stanieją już wcale. Dlaczego? Co chce osiągnąć minister Sawicki? Właśnie to, żeby nie staniały. Bo jest tak zwane prawo podaży i popytu. Ja tu swoją drogą bardzo przepraszam, że się pocę, ponieważ za oknami w tej chwili jest cholerna burza. Żeby to nie weszło na mikrofon, musiałem zamurować okna, zamknąć na wszystkie strony. Mam bardzo, bardzo duszno w mieszkaniu, dlatego się tak strasznie pocę. W każdym razie, dlaczego minister Sawicki każe zmarnować te jabłka, zmarnować te papryki? Ponieważ działa tak zwane prawo podaży i popytu. Jeżeli jest dużo towaru na rynku, w tym momencie ten towar musi taniać. W związku z tym, jedną z metod utrzymania ceny na rynku jest właśnie wyeliminowanie nadpodaży, czyli zmniejszenie podaży. Można to zrobić na wiele sposobów. Na przykład szukając innych rynków zbytu, próbując nasze jabłka gdzieś wyeksportować lub nawet komuś rozdać. Ale tutaj widać, nie chce się albo Unia nie pozwala, najlepiej je zniszczyć. W kraju, w którym bodajże 1/3 dzieci ma problemy z jedzeniem, że się tak wyrażę, nie chcę użyć słowa głoduje, ale nie je tyle, ile powinno, my będziemy marnować żarcie. Na świecie, w którym dzieci w Etiopii głodują, my będziemy marnować żarcie. Jeszcze będziemy je marnować w najgłupszy możliwy sposób, bo przerobimy je na kompost. Jeszcze jakbyśmy dali je jako paszę zwierzętom, to przynajmniej byśmy mieli lepsze mięcho, bo taka jest prawda, że zwierzak im tym lepsze mięso daje, tak w cudzysłowie, im lepsze rzeczy je. No, taka prawda. No to my je na kompost przerobimy. I to jest chore. Zwłaszcza, że przy okazji całej tej akcji z jabłkami, całej tej akcji z warzywami, można by zlikwidować chore struktury na rynku żarcia, jakie są w Polsce. Słuchajcie. Ci, którzy śledzą mnie na Facebooku, na moim prywatnym tym profilu, lub wiedzą, że ja już od 2-3 lat regularnie robię zdjęcia w supermarkecie, gdzie obok siebie leżą ziemniaki i pomarańcze. I robię je wtedy, gdy pomarańcze są tańsze niż ziemniaki. To jest moim zdaniem totalnie chore, bo pomarańcze przyjeżdżają z daleka, przyjeżdżają na kontenerze, bardzo często przyjeżdżają z kraju, w którym nie ma dotowanego rolnictwa i są droższe niż ziemniaki. Najbardziej pospolite warzywo, najbardziej pospolite żarcie. Jak ja byłem biedny, to żarłem ziemniaki, bo mnie na nic nie lepszego nie było stać. I te ziemniaki są droższe niż pomarańcze. Chore. Co ciekawe, to wcale nie jest tak, że rolnicy w Polsce zarabiają jakieś straszne kokosy na sprzedaży tych produktów rolnych. Nie. To jest tak, że ziemniak, który kosztuje w sklepie powiedzmy 2 zł, bo czasem nawet ziemniaki w polskich sklepach czasem są nawet i droższe, ale powiedzmy, że kosztuje 2 zł, to rolnik za niego dostaje na przykład 40 groszy.
A skąd się bierze złote 60? No pośrednik, sieć sprzedaży. No chora to jest marża. Marża 20%, marża 30% to jest wysoka marża, a marża kilkaset procent, chora. Można by to bardzo, bardzo łatwo ukrócić. Na przykład w ten sposób, że minister by dokonał interwencyjnego skupu tych jabłek, a potem je sprzedał po cenach normalnych. Wtedy biedni ludzie mogliby wreszcie pojeść sobie jak ludzie. Porobić sobie weki, porobić sobie inne przetwory i mieć normalne żarcie. Tak jak moja mama robiła, jak byłem młody i tak jak ja was chciałem nauczyć, jak się właśnie robi weki, dżemy, wszystkie inne rzeczy. Albo, bo za chwilę nas czeka kwestia ze świniami, wreszcie zjeść przetwory mięsne, a nie kiełbasę, która składa się z momu, czyli ze zmielonych odpadków, pazurów, skórek i innego świństwa, bez praktycznie dodatku prawdziwego mięsa. Tak, poczytajcie sobie kiełbasy, te takie mocno zmielone, wyglądające w konsekwencji jak parówa z jakimś co jakiś czas oczkami tłuszczu. To są naprawdę parówy, które zrobione także wyglądają jak kiełbasy. Tak samo można zjeść ser, który nie jest serem, tylko jest zrobiony z olejów roślinnych. No, my jemy coraz większe gówno, a porządne żarcie będziemy wypierdzielać, bo tak zrobił minister. Słuchajcie, powiecie, że to jest chore, żeby minister tak głęboko ingerował w rynek detaliczny, że aż prowadził sprzedaż produktów, że tak nie można, że to jest chore. Może i tak, ale na innych rynkach rząd tak robi, nie ma z tym żadnego problemu. Jest rynek wynajmu mieszkań. Rząd, żeby zahamować formalnie, żeby zahamować drożyznę na rynku wynajmu mieszkań, zapowiedział, że kupi wiele mieszkań, głównie w wielkich miastach takich jak Warszawa, i będzie wynajmował poniżej obecnych cen rynkowych, żeby zastymulować ogólny spadek cen. I można? Można. Tylko, że wiecie, o co chodzi? No to tutaj mogłoby być tak samo. Jeśli ja bym miał do wyboru jabłka po 4 zł u siebie na bazarku lub w specjalnym sklepie Agencji Restrukturyzacji Rynku Rolnego, gdzie by były po 2 zł, no to bym poszedł do agencji. W związku z tym ten facet, który w tej chwili mi sprzedaje jabłka na bazarku z marżą 500%, zmniejszyłbym swoją marżę do 100%, i sprzedał mi poniżej 2 zł. Tak by było, to by było fajne. No wiecie, dlaczego tak się nie dzieje? Dlatego, że niestety nasz rząd, no ostatnio strasznie ciężko go posądzić o to, że ma działania prokonsumenckie, prorynkowe, propolskie, a raczej trzeba szukać, jakie lobby on chce wspierać. Słuchajcie, wiecie, kto zyska na tym, że rząd polski kupi mieszkania i będzie je wynajmował poniżej cen rynkowych? No tak, najemcy tych lokali, ale przede wszystkim lobby deweloperskie. Lobby, które od lat borykało się z problemem, że nikt nie chciał kupować ich mieszkań. Znaczy, mało ludzi chciało ich kupować mieszkań, bo były horrendalnie drogie. Były na gigantycznych marżach budowanych. Jeśli ktoś chce mi powiedzieć, że są na niskich marżach budowane, niech sobie sprawdzi dane GUS-u. GUS, Główny Urząd Statystyczny, który co jakiś czas podaje, jakie są średnie ceny wybudowania metra kwadratowego mieszkania w różnych miastach. I to jest zawsze dużo, dużo niżej niż średnia cena transakcyjna metra nowego mieszkania. Tak, także przede wszystkim tu zyska lobby deweloperskie. Już zyskało, sama zapowiedź tego, że polski rząd będzie wykupywał mieszkania w dużych miastach, sprawiła, że już w dużych miastach, takie jak na przykład Warszawa, ceny mieszkań poszły w górę. Tak, jeśli jesteś młodym człowiekiem, planujesz wziąć kredyt na jak ja to mówię, dożycie, bo na 30-40 lat, nawet jak masz 25 lat plus 40 lat, 65, witamy w wieku emerytalnym, a w zasadzie przedemerytalnym. I jeżeli chcesz wziąć kredyt, kupić sobie mieszkanie i zauważasz, że mieszkania poszły w górę, tak, podziękuj polskiemu rządowi, to między innymi dzięki niemu, bo deweloperzy już czują, że znikną mieszkania z rynku, no to jak zginą mieszkania z rynku, to może znowu zrobi się znowu akcja pod tytułem kup mieszkanie, bo jutro będzie drożej, w związku z tym już jest drożej, już podnoszą ceny i kółeczko się zamyka. Tak samo można było zrobić z jabłkami. Ba, można by pomyśleć o najbiedniejszych, bo słuchajcie, problemem nie jest to, że
że polski rolnik dostaje za dużo za swoje żarcie. Nie. Problemem jest to, że polski rolnik dostaje pieniądze niezależnie od produkcji i zyskują na tym właśnie nie polscy rolnicy, tylko tzw. producenci rolni. Ludzie, którzy w życiu nie są rolnikami, nie czują pasji rolniczej, tylko po prostu kupują dużo ziemi, żeby dostać dużo dopłat, bo dopłaty dostaje się do samego faktu posiadania ziemi i tego, żeby były na nim uprawy. Niezależnie od tego, czy są wydajne, czy są niewydajne, czy on to sprzeda, czy nie sprzeda. Jak to się ładnie kiedyś mówiło w branży telewizyjnej, zarabia się nie na sprzedaży programu, tylko na wyprodukowaniu programu. Ale w każdym razie problemem nie jest to, że są za duże ceny produktów rolnych w skupie. Problemem jest, że ci wszyscy, którzy są pomiędzy rolnikiem a konsumentem, biorą za duże pieniądze. W związku z tym, nawet jeśli minister rolnictwa nie ma ochoty pieprzyć się w robienie jakiejś sieci sklepów, która będzie sprzedawać jabłka, papryki, a za chwilę wieprzowinę, to za problem zrobić taką rzecz, powiedzmy, mądrą. Wprowadzić swego rodzaju bony, ponieważ każdy podatnik na przykład zrzuci się trzy dyszki na, dofinansowanie polskich sadowników, to za te trzy dychy każdy podatnik dostanie bon o wartości 30 zł, którym może zapłacić w sklepie, który sprzedaje jabłka, ale żeby dodatkowo uzdrowić rynek. Te jabłka nie mogą być droższe niż powiedzmy 2 zł i sprzedawca tych jabłek musi udokumentować, że kupił te jabłka u polskiego rolnika i zapłacił mu nie mniej niż złotówkę. Między złotówką a 2 zł to jest 100% marży. Uważam, że to jest genialnie wysoka marża. W związku z tym, co zrobimy? Sobie kilka problemów naraz rozwiążemy. Po pierwsze, polscy rolnicy zaczną dostawać w miarę godziwe ceny za swoje jabłka plus. Po drugie, ograniczymy marżę pośredników, która jest patologią i która sprawia, że ziemniaki po kilkadziesiąt groszy kupowane od rolników my kupujemy po około 2 zł, a czasem nawet drożej. Do tego jeszcze biedni ludzie zaczną jeść owoce. W Polsce są ludzie, których naprawdę nie stać na żarcie i biedne dzieci nie mają co jeść. No to dostaną te bony. A jak ktoś jest bogaty i ma to w dupie i nie będzie mu się chciało pójść do sklepu, to pewnie te bony komuś rozda. No to rozda takim biednym dzieciom. Super, wszyscy zadowoleni. Win, 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 win. Polscy sadownicy przetrwają, sprzedają swoje płody rolne, uzdrowimy rynek żarcia w Polsce i do tego jeszcze biedni ludzie, którzy de facto to zapłacą i tak ze swoich podatków za całą tą akcję, coś z tego będą mieli. Nie można tak zrobić, skoro ja, głupi vloger, to wymyśliłem przez kilka godzin myślenia, to minister z PSL-u, mający setki doradców, całe ministerstwo, kosztujące miliony złotych, czy nawet miliardy, cała ta machina administracyjna z premierem na czele nie może wymyślić czegoś podobnego, nie może się chociaż postarać, że to jest chore. I tyle, moi kochani. Kończę, zanim mnie, za przeproszeniem, szlak trafi, żyłka mi pójdzie i na następnego vloga zaproszę Was do Kosnicy. Tym razem zapraszam Was, żebyście, skoro cały czas mówiliśmy o wspieraniu pasji, również wsparli moją pasję, pasję do gier komputerowych. W opisie macie kilka linków do kilku darmowych gier komputerowych. Polecam, żebyście sobie się z nich zarejestrowali i chwilę pograli, bo jest szansa, że któraś z tych gier Wam się bardzo spodoba, a ja bym tego chciał. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa!